postach nigdy dość, zwłaszcza, że zmieniają się metody. Na rynek wychodzą nowe preparaty. Warto więc o tym mówić, informować, dowiadywać się, zwłaszcza jeżeli rozmawia się z ekspertem. Moim Państwa gościem jest pani dr Joanna Kurzyl-Dziurda, ekspert, specjalista medycyny estetycznej. Pani doktor, tak jak powiedziałam, o ustach nigdy dość. Czy nadal jest to taki gorący trend, czy inny zabieg już wyparł popularność powiększenia ust? Ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o kwas hialuronowy, to zdecydowanie jest to cały czas bardzo gorący trend, a nawet bym podkreśliła, że jest to coraz gorętszy trend. Myślę, że wynika on z tego, że obecnie coraz więcej czasu spędzamy też online, wpatrujemy się w siebie więcej, więcej widzimy się w kamerkach, więcej robimy sobie selfie. I te usta pasuje, gdy mamy je większe, nam pasuje, podoba nam się to i coraz więcej kobiet w związku z tym zgłasza się na po prostu powiększanie, nawilżanie, modelowanie, poprawianie ust, ponieważ coś tam im nie pasuje w tych ustach. No właśnie. Poprawiamy, patrzymy na siebie, czyli tutaj prosta droga do mediów społecznościowych. Czy te przepiękne usta, efekty w mediach społecznościowych to prawda, czy Photoshop? Tak okiem eksperta. Część to oczywiście Photoshop, natomiast też jest tak, że część to są filtry. Też widzimy się w tych filtrach, możemy sobie poprzez jedno kliknięcie zobaczyć siebie, jak wyglądamy z większymi ustami, z mniejszym nosem, z większymi policzkami. To wszystko nakręca trochę rynek w ogóle medycyny estetycznej, jak również chirurgii plastycznej. Natomiast generalnie jak widzimy siebie z tymi większymi ustami w tym filtrze, to właśnie myślimy sobie, może by mi pasowały większe usta, może bym coś zmieniła. No tak, przychodzi pacjent, pokazuje zdjęcie w telefonie, chce tak i tak. Na drugiej szali mamy anatomię pacjenta. Czy da się to pogodzić i zrobić kropka w kropkę, takie jak na zdjęciu? Wszystko zależy faktycznie od tego, jak te usta wyglądają wyjściowo. Nie u każdego się da osiągnąć każdy efekt. To wszystko zależy od zgryzu, zależy od tego, jak te nasze usta się układają. Usta są częścią ruchomą, mamy mięsień okrężny ust, który intensywnie pracuje. Ustami jemy, mówimy, całujemy się. Te usta nasze muszą być cały czas w ruchu, ponieważ inaczej to wszystko po prostu wygląda nienaturalnie. I stąd też musimy dobrać taki preparat, żeby on był elastyczny, plastyczny, żeby on w tych naszych ustach zachowywał się całkowicie tak, jakby to była nasza własna tkanka. Ale pytanie, bo kiedyś była mowa o złotych proporcjach ust. I tego się wszyscy trzymali, tak mają prawidłowo usta wyglądać. Patrząc w media społecznościowe, no ja tam tych złotych proporcji nie widzę. Zgadza się, że więc często... Więc czy ten trend już odszedł? Mimo, że te usta są zbyt duże, one się części osób podobają. One na Instagramie, mimo że w realu, one, gdybyśmy je zobaczyli, one będą dla nas zbyt duże, one będą wydawały nam się ustami prawie jak kaczuszki, glonojada, no różne te określenia są, trochę karpiowe, szczególnie z profilu. Natomiast gdy ta osoba sobie zrobi zdjęcie od przodu, to wszystko często gra, tak? I nakręceni tym, że właśnie widzimy te usta takie duże, często dużo pacjentek w związku z tym zgłasza się właśnie po takie usta. Jak duże usta, to techniki rosyjskie, prawda? Tak, bardziej taki Russian lips, bardziej tak zwane usta na płasko. Bardzo teraz to są popularne metody. Faktycznie coraz mniej, coraz bardziej odchodzi się od tych ust poprawianych kaniulą. Właśnie, ile jest w ogóle technik po takich korekcji ust? Ile jest możliwości? Ja myślę, że technik jest tyle niemalże ile pacjentów, ponieważ tak naprawdę ja osobiście dobieram technikę do pacjenta, do tego jakie ma usta i czasami wprowadzam różne techniki. Są to zarówno właśnie typu Russian lips, czyli takich wielokrotnych nakłuć, bądź też właśnie robię wzdłuż linii ust, gdzieś tam skupiam się czasami na kącikach. To wszystko zależy od tego, jakie są te usta. Nigdy nie ma takiego jednego algorytmu dla ust, że będzie pasował do wszystkich. Ale skoro już wiemy, że zdjęcie w gabinecie medycyny estetycznej nie jest dobrym pomysłem i powiedzenie lekarzowi, że chce tak i tak, to co powinien powiedzieć pacjent, przychodząc do gabinetu medycyny estetycznej, chcąc sobie powiększyć usta? Mówić, jaką chce mieć techniką robioną?
Ja myślę, że to, jaką powinien lekarz dobrać, jaką zrobi techniką, natomiast zdjęcie też nie jest złym pomysłem, ponieważ gdzieś tam nakreśla oczekiwania pacjenta i czasem też pozwala powiedzieć pacjentowi, że niestety, ale tych ust nie uda się zrobić w ten sposób. On nie osiągniemy końcowo takiego efektu, bądź też znowu uda się to zrobić, ale będziemy to musiały zrobić na 2-3 razy, czasem więcej, stopniowo. Nie możemy tego zrobić za szybko, ponieważ będzie efekt na przykład później migracji, będzie za duży obrzęk. Wszystko to spowoduje, że te usta będą wyglądać nienaturalnie. Czyli wiemy już na ten moment, że dobra kwalifikacja pacjenta, dobrze dobrana metoda i co nam zostało? Został nam dobry preparat. Bo od preparatu też, prawda, bardzo wiele zależy. Jaki powinien być ten idealny preparat do modelowania ust? Jeśli chcemy osiągnąć takie usta w stylu glamour, czyli takie pełniejsze, z pełną objętością, z podkreślonym konturem ust, to ważne przede wszystkim, żeby ten preparat był właśnie umożliwił zrobienie tego typu ust. Ja lubię preparaty z gamy Stylage. Pracuję na preparatach z gamy Stylage. A gdybyśmy miały tak poprzewidywać troszeczkę ten trend na powiększanie ust, jak długo się utrzyma? Oj, mam wrażenie, że on będzie. raczej będzie. Media społecznościowe myślę, że nie znikną. Coraz bardziej jesteśmy żądni tego, żeby wszystko było takie coraz piękniejsze, coraz bardziej glamour, więc myślę, że ten trend będzie się utrzymywał przez lata. W tej chwili też bardzo popularny jest ten trend naturalny na naturalność. Czy preparatem do powiększania ust też damy radę uzyskać taki bardzo naturalny, subtelny efekt? Tak, ja bym powiedziała nawet, że duża część pacjentek, szczególnie starszych pacjentek, chciałaby mieć usta bardzo, bardzo naturalne. Ja to jak najbardziej rozumiem i takie też najbardziej lubię robić. Natomiast, więc jak najbardziej możemy uzyskać też tym preparatem takie usta, ponieważ wszystko zależy od techniki wykonania. Jeśli podamy preparat w taki sposób, żeby usta wyglądały naturalnie, to one będą wyglądać naturalnie. Jeśli podamy je w taki sposób, żeby wyglądały jak kacze dzióbki, jak glonojady i tak dalej, to będą usta nienaturalne. Wszystko zależy od tego, kto wykonuje zabieg. A druga rzecz to dobry preparat. I nie byłabym sobą, jakbym mnie zapytała, czy pani doktor korzysta z zabiegów powiększania ust i zabiegów medycyny estetycznej? Tak, oczywiście korzystam z zabiegów medycyny estetycznej. Usta też miałam kilka razy powiększane i ostatnio były jak najbardziej robione preparatem z gamy Stylage. W tej chwili dużo mówi się też o powikłaniach po powiększaniu ust. Co jest główną przyczyną powikłań? Dlaczego tak się dzieje? Główna przyczyna powikłań, powiedziałabym, że jak wiemy, nie tylko lekarze wykonują tego typu zabiegi, tylko też osoby, które nie powinny wykonywać takich zabiegów. Więc główny problem jest brak znajomości anatomii i brak potencjalnych zagrożeń, które wynikają z tego, że tej znajomości anatomii nie mamy. Kolejna rzecz to właśnie chęć zbyt szybka zrobienia na przykład z niedużych ust, bardzo dużych ust i zbyt duża ilość preparatu, ponieważ ona może spowodować przede wszystkim imigrację i uciśnięcie na naczynia, co może spowodować niedokrwienie. Bo to, czego się boimy najbardziej, to zawsze niedokrwienie, czyli martwica w obszarze ust, czy też okolicy ust, wynikająca z tego, że albo zatkamy naczynie igłą, czyli podamy kwas hialuronowy do naczyniowo i to spowoduje następczą martwicę skóry, bądź też samych ust, bądź też uciśniemy zbyt mocno naczynia ze względu na to, że będzie zbyt dużo preparatu i to też może spowodować następstwo w postaci niedokrwienia i zbyt słabego unaczynienia w związku z tym tej okolicy, więc to są chyba takie powikłania, którym chyba zawsze boimy się najbardziej, ale tutaj przede wszystkim to wszystko zależy od lekarza, który wykonuje zabieg, żeby do tego nie dopuścić. Pani doktor, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.